Cześć wszystkim, witam z tej strony Avril i witam wszystkich fanów Don't Starve. Kolejny dzień, 15. Wracamy do tej wspaniałej produkcji, która jest bardzo, bardzo trudną grą, wymagającą, bo tu nie ma drugiej szansy. Ja nagrywam ten materiał, zaraz możemy coś wpierniczyć i będzie decyd, będzie po grze. To jest tak, jakbyście grali w Diablo 3 na poziomie Nightmare, tak jakbyście, czy tam jeszcze wyższym, Hell. Jakbyście latali statkiem kosmicznym w grze EVE Online i ktoś, jakiś pirat by was w jakimś systemie kosmicznym rozpieprzył i tracicie bardzo, bardzo wiele. Tak samo jest Don't Starve. Zabije was coś, świnia, cokolwiek, jakiś wilk i nie ma was. Koniec gry. Nie ma drugiej szansy, nie ma loada, nie ma save'a. Więc wszystko nagrywamy na żywo i naszym dzisiaj zadaniem jest sprawdzenie nowych terenów ziem w poszukiwaniu łajna bawołów. Tak, tak, tak. Niestety brudna, śmierdząca sprawa, ale nam to jest potrzebne, żebyśmy zbudowali farmy. Farmy, które dadzą nam warzywa. Niezbędne do gotowania. Jesteśmy osłabieni. Niestety nie ma w okolicy kwiatków. No ale cóż, musimy sobie radzić. Szybko będziemy zbroję założyć. Jeżeli na kogoś, na coś natrafimy. Jedzenia też mamy nie za wiele. Więc mam nadzieję, że coś znajdziemy, bo jest bieda. No i lecimy. Noc minęła, dzień 15. I wkraczamy na tereny, na których nie był jeszcze żaden człowiek. Tak jak w Star Treku kapitan Kirk. Kapitan Picard, prawda? O kurcze. Skrzyżowanie. What now? Ale jaja. Gdzie teraz? W którą stronę teraz? Może w stronę... Ale numer. Tak, ja się nie spodziewałem. Dosłownie skrzyżowanie i cztery strony świata droga leci. No i... Dobra, chodźmy tędy. Wybrałem w stronę mojej bazy macierzystej. Mojego obozu. No i kapitan Picard też tam latał i... Tam, gdzie żaden... Człowiek jeszcze nie doleciał. W kosmosie my tak samo w tym niebezpiecznym świecie właśnie podróżujemy naszym bohaterem, naszym Wilsonem. Nie wiem gdzie, ale mam nadzieję, że gdzieś dojdę. Jest, coś jest. Ale ja. Dobrze, że jest zielono, a nie bagniście. I są kwiatki. Mamy jeszcze drzewo, więc spokojnie. O, motyl! Motylek. Niestający motylka zarąbałem. No dobra, okej. Fajnie, o, jakaś bardzo przyjemna kraina. Szybko zbieramy rzeczy, bo nam potrzeba ich do jakby odzyskania naszego życia, zdrowia, wytrzymałości. Traba też jest bardzo potrzebna, żeby zrobić linę na noc. Patyki też się przydadzą, boróweczki usmażymy, bo przecież już robimy się powoli głodni. Brakuje nam 50 punktów, powiedzmy sobie, głodu, żeby... Jest nasionko, jest wszystko. Może zrobię, proszę was... Nie, nie zrobię, bo nie mam kurczę. Spróbujemy ją trzasnąć? Czekajcie, bo wiem, że pszczoła jest okej. Zaraz może spróbujemy strzasnąć pszczołę. Ależ kraina nam się trafiła, bardzo fajna. Chyba to był dobry wybór, żeby pójść tą stronę. Zostawimy sobie tutaj plecak i nałożymy... Aha, nie, zaraz, sekundę. Nałożymy naszą zbroję wpierw. O tak. No i lecimy na tą pszczołę. Ja tu nie chcę całego ula rozwalać, choć chętnie bym go rozwalił, ale tu ich jest. Ponieważ tam jest miód, a miód jest świetny, żeby odzyskiwać zdrowie. Chodź tutaj. Jest miód! Wow! Tylko nie mam miejsca. Ajajaj, czekaj. Ujujujuj. Dobra, uciekamy od reszty. Potem wrócimy po plecak. Dobra, poleciały. I teraz... Miód, chodź, dawać miód. Miód, ciekawe, ja może go potem w nocy go smażę na ogniu. Wiem, że powinien mi odzyskać sporo wytrzymałości. No i dobra, misja wykonana, nie będziemy może więcej tych pszczół atakować, bo nam chodziło głównie o kawałek miodu, który nam powinien pomóc bardzo w naszym przetrwaniu. A naszym głównym celem jest szukanie niczego innego jak... Pastwiska bawołów. Aha, coś słyszę. To chyba jest niejaki Indor. A jak? Ciekawe, czy mogę go... Ale by było, jakbym go mógł zabić.
Nie, nie ma szans. On jest za szybki dla mnie. Zbliża się noc, niestety. I ta wyspa jest malutka i chyba tutaj nie znajdę tego, co szukam, aczkolwiek... no super, że zdobyliśmy miód, bo miód to jest podstawa w tym momencie, żeby jak najszybciej odzyskać... Tu ktoś borówki zjadł. Zdrowie. Dobra, zaraz musimy rozbić szybko, rozpalić ognisko i zrobię to w miejscu, gdzie będę mógł ściąć drzewo dodatkowo, bo nam drzewo się przyda. Tutaj. Dobra, robimy linę. Miejsca trochę mamy mało, ale zaraz zjemy parę rzeczy. I może wpierw to właśnie... Albo może wpierw zetnijmy te sosny. Zanim jeszcze nie nastanie noc. Żebyśmy już mieli to z głowy. Pyk, 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 pyk. No, Wilson. Siekierę mamy świetną, bo wzbogaconą o kruszec złota i to powoduje, że jest bardzo długo nam wystarcza taka siekiera i to zapolecam wam, żebyście takie ulepszone narzędzie robili, bo nie trzeba tutaj się martwić o tego typu sprawy. Okej, teraz tak, motylka wpierw sobie... A, nie możemy motylka. To go zjemy po prostu, zobaczymy, 46 i 118. Jemy motylka i co? 47 i 127, no, zawsze coś, ale resztę możemy jak najbardziej usmażyć. Cook, let's cook. Okej, boróweczki, a teraz ten miód najważniejszy. Nie możemy go usmażyć, no to go zjemy po prostu, zobaczymy jak nam to zwróci. No ładnie, 5 punktów, liczyłem coś więcej, ale to musiałem chyba go w garnku zrobić. No ale zawsze to dobre, dobre i to, dobra, jemy to, już mamy 54, nie jest źle. Marchewkę jak najbardziej usmażymy i ją też zjemy, bo musimy też oczywiście no, zaspokoić nasz głód. A przy okazji też te porówki niestety tylko nam zwracają, moi drodzy, poziom głodu. Niwelują, ale niestety... Dobra, jemy kwiatki w takim razie przez resztę koniec nocy, bo kwiatki... Każdy kwiatek zwraca jeden punkt naszego życia, więc najemy się kwiatków, a szyszki, albo nie, szyszki nawet zostawimy, bo chciałem je spalić, ale jeszcze teraz zrobiło nam się więcej miejsca. 186. Zjemy boróweczki i mamy na full, jesteśmy na full najedzeni, to cieszy i czekamy na dzień 16, który już niebawem. Weźmiemy w łapę dzidę, bo nigdy nie wiadomo, co tu się może stać. Dobra. Zobaczmy na mapę. No niewielka wyspa. Jest kamień, kurczę, dobra, to trzeba by korzystać. Nie mamy kilofa, ale go zrobimy. Proszę bardzo, jest kamień. Są kwiatki, trzeba je zebrać. Trzeba też zebrać trawę. Kurczę, dobra wyspa. Dużo dobrych rzeczy, fajnych. Ponieważ jeszcze nie jesteśmy do końca wyleczeni. A zawsze możemy noc potem tego wykorzystać. Dobra, robimy szybko kilof. Pyk, 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 pyk. No i kopiemy ten kamień i będziemy spadać. Z tej wyspy, no bo... Tutaj nie ma tego, co szukamy. Musimy pójść w drugą, w inną stronę. Ale jak najbardziej udana podróż w prawo na razie. Proszę bardzo. Kamyczek się przyda. 18 sztuk już mamy. Więc spokojnie będziemy mogli inne rzeczy zrobić w naszym obozie. I co? Bierzemy dzidę w rękę. Gdzie ona jest? I co? No i dobra, zobaczmy tu jeszcze szybko tylko po tej stronie, co jest, co tutaj ewentualnie nas czeka. Boróweczki się przydadzą, bo nic nie mamy znowu do jedzenia prawie, ale no jesteśmy daleko, daleko od cywilizacji. Ciekawostka. Tu jest jeszcze gdzieś jest przejście, a jak cholera, jak daleko będziemy wtedy? Idziemy tutaj? Idziemy, dobra. Te borówki weźmiemy. Jeszcze tu borówki, kurczę. Akurat trafiłem na ogród borówek, można powiedzieć. Krzesiwo, cholera. Naprawdę, wciąga, chce się zbierać, no nie? No bo jeżeli tutaj już jest blisko takich i takie przedmioty leżą, to no nie wolno ich omijać, no kwiatki. No ale to nic, no mamy jeszcze cały dzień 16, więc idziemy tędy. Zobaczymy, co tutaj nas spotka.
Więc dzisiaj taki odcinek, że odkrywamy jak jakiś tutaj Magellan czy Kolumb, odkrywamy nowe światy. Aha. Okej. Co to za odgłos? A, sosna urosła. Taki odgłos, jakby koń parskał. Kwiatki, jak najbardziej. Bo to nam umożliwi odzyskanie życia i tym samym ewentualnie przeżycie jakiegoś strzała od potwora. Kurczę, kamień następny. I wielkie siedlisko pająków. To jest, proszę was, nic innego jak Mandrake. Mandrake, co to by... Zaraz wam powiem, co to jest, poczekajcie chwilkę. Oczywiście nic innego jak Mandragora, która nas uratuje, poratuje. Bo Mandragory są, no to jest najlepszy surowiec, najlepsza rzecz do odzyskiwania naszego życia. Więc podejrzewam, że za chwilę będziemy mieli 100... O nie, dobra, skopiemy szybko kamień. 100% życia. Znaleźliśmy cudowny lek uzdrawiający. O jest, proszę bardzo, będziemy mogli zrobić jakąś może nawet lepszą dzidę. Czy coś tam jeszcze leży? Aha, jak najbardziej. Dobra. Tak? Tak. Kamień. No musimy go skopać. No kurczę, wybraliśmy się po łajno bizonów, a na razie wszystkie inne surowce spotykamy. No ale tego nigdy nie za wiele, prawda? Takiego kamienia, no bo jednak to podstawowy budulec do wszystkiego. Tak? Tak. No i teraz pytanie. Dobra, idziemy, zobaczymy. No kurczę, trudno. Trzeba to zbadać, trzeba to sprawdzić, no bo nie możemy tego tak sobie tutaj olać i wrócić do naszego skrzyżowania. Cmentarz nas na razie nie interesuje. Na cmentarzu oczywiście kopie się różne skarby, które potem wykorzystywane są do... I pająków od cholery. No, ja wam teraz zademonstruję, mam łopatę do maszyny, która wynajduje nam różne rzeczy. Te skarby są wykorzystywane. O proszę, tak właśnie to wygląda. Jakieś kable zużyte. I to one potem właśnie wrzuca się do maszyny i one dają nam naukę, punkty nauki, które możemy wykorzystać do wynajdywania różnych nowych przedmiotów. Jest chyba pastwisko! Wow! Udało się! Gdzie są bawoły? Jest kupa pierwsza! Jest i bawu, ale oczywiście go nie będziemy atakować, ale są mi pająki, trzeba uważać. Ale numer jest! Trawy jeszcze mamy, ale zbierzemy. Dzień zbliża się, teraz oczywiście będziemy obozować na tym tutaj pastwisku. No róbcie kupki, róbcie, jedzcie kwiatki. Cholera, o mam nadzieję, że mnie nie zaraz, bawoły mnie nie rozwalą. Ale ich jest. Jest tutaj jakaś kupa, nawet robią poza pastwiskiem, zobaczcie. Potrzebujemy tego sporo, więc dobra. Tu rozpalimy. Jest następna. Jeszcze wykorzystamy tą późną porę, ten zmierzch. Zmrok. O kurde! O no. Bez takich tutaj mi. Ja nie chcę tutaj przy pająkach spać. Ale ich biega. Dobra, olać to. Rozpalamy ognisko. Już tutaj za bardzo się robi niebezpiecznie. I mało tego, weźmiemy, rozpalimy ognisko, zrobimy szybko linę. Żeby pająki się bały przyjść, mam nadzieję. I co? I wiecie co? I weźmiemy... A, poczekajcie, bo się troszkę boję, że za blisko może... Odejdziemy. Odejdziemy... Tutaj? I ja tu nie wiem, nie znam tego terenu, więc ja wolę mieć tutaj być w zbroi, prawda? Dobra, szybko tutaj to jeszcze oświetla. Jakieś tutaj, prawda, świetliki latają też, to podejrzewam, można potem łapać, tylko nie mam na razie na to elementów. Zobaczcie, jak pięknie sobie te byczki nasze, bizonki, śpią, bo nastała noc, 16 dzień, mój rekord w tej grze. Nigdy tyle nie przeżyłem, zawsze jakoś głupio ginąłem. Czy to... w walce z jakimiś potworami. No, przeważnie w walce z jakimiś potworami. Z głodu jeszcze nigdy nie umarłem. Aczko, a propos głodu, właśnie.
Wiadomo, drzewo nam się przyda, szyszki tam olać. Zasadzimy drzewo, albo zasadźmy. Rąbaliśmy jedne, no zasadźmy drugie, no bądźmy w porządku wobec natury. Może nam się jakoś odwdzięczy właśnie takimi łajnami byczków. W każdym bądź razie róbmy te boróweczki. Nie, nie jest surowy. Jeszcze się brzuch zacznie się boleć. To tak, to jak najbardziej. Dobra, czekajcie. Okej. Dobra. No, wszystko zjemy. No i co, to nazbieramy, jak nastanie dzień, trochę właśnie tych odchodów. Prawda? Żebyśmy mogli wybudować farmy. No i wielka, czeka nas długa podróż, którą oczywiście dorywałem, oszczędzę, chyba żeby coś się działo po drodze ciekawego. Do naszego obozu z powrotem. Żeby wybudować farmy. I to postaram się jeszcze zrobić w tym odcinku. Na razie kwiatki. Jest. Dlatego jak nazbieram tych wystarczająco ilość tych kubek, można powiedzieć. Mam ich na razie 4, a potrzebujemy, szybko sprawdźmy, do super farmy, turbo farm plot, 6 na 1, a chcę wybudować przynajmniej 2. Dlatego potrzebujemy, moi drodzy, 12 takich właśnie odchodów. I to za chwilę spróbujemy zebrać. Na razie bawały są jak najbardziej spokojne, nic tam nie robią, sobie się pasą. Już 7 leci. Weźmiemy sobie na wszelki wypadek. Nazbieramy z 18. Tak, żeby było na 3. Żeby był zapas. Mało ich trochę, kurczę. Niewielkie to pastwisko. Ale. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, może nazbieramy 12, bo coś wolno dosyć robią. No w sumie. O, jest następna. Już wiemy, gdzie to jest. Jak coś, to będziemy mogli do tego zawsze wrócić. A, o, tutaj troszkę ich więcej jest. Oby tylko niechcący go nie walnąć tego bawoła, bo się na pewno zdenerwuje tą dzidą. Tu jest możliwość zaatakowania. A jak zbieram odchody, to raczej chyba się nie denerwują na mnie z tego powodu. Raczej się cieszą. No, tutaj coś, jakieś muchy. 11, jeszcze jedna. Jest, dobra. Ale brodę mam, haha, jak święty Mikołaj prawie. Będę chyba musiał niedługo coś z tym zrobić, bo niedługo mi się zacznie o nogi zahaczać ta broda. I nie będę mógł chodzić. Dobra, moi kochani, widzimy się jak wrócę do obozu, bo czeka mnie cholernie długa podróż i to by nam... O, jeszcze czekajcie, mandragorka jest. Właśnie, mandragorki nie zużyłem. Ajajaj, a to w obozie zobaczymy. Dwie mamy, super sprawa. To więc do zobaczyska, jak dotrę do obozu. Po drodze trafiłem na żabę. Jesteśmy w połowie drogi. Dzień 17 zbliża się ku końcowi. I spróbujemy tą żabę zabić, zanim jeszcze... Dobra, udało się. Nie ma na szczęście macek śmiertelnych. I lecimy dalej. Do zobaczyska w obozie. Właśnie zastała nas noc, moi kochani, w drodze do obozu. Kończy się dzień 17, znaczy nastaje dopiero noc. Nagrywam ten materiał, gdyby coś się ciekawego wydarzyło. A słyszę jakieś odgłosy straszne, jakby się to coś zbliżało. Więc mam nadzieję, że to nie są jakieś wilki. Ale to mi nie wygląda dobrze. Jeszcze do naszego obozu to trochę daleko. A tutaj jakieś cholerne odgłosy. Powinniśmy coś zjeść jak najszybciej. Wykorzystam jedne żabie łódko. I je usmażę. Okej, 130. Odzyskaliśmy trochę życia. Nasionka też nam dają. O kurde! Ależ dziad! Leci następny! Ajajajajajajajaj! Dobrze, że nam użyłem zbroję. Ale jaja. Jeszcze będzie coś? Dawać, co one tu jeszcze? O bo... Jezus, następny, ale... A skubaniec! Zapaliliłem się! Co to się stało? Plecak! Proszę, nie! Się zapalił, i skrajnie zapalił. A to sukin kot.
A może nasz plecak się przeżył? O ja pierdzielę, oczywiście nas osłabił. Nie no, smażyłem mandragorę, nie ma co. A jaki odgłos wydała, jeszcze tak samo drugą. I zobaczymy jak... Co się stało? Co on się brodę swoją potknął? Ale jaja. Mięso też potworu się przyda do gotowania. Dzień 18. Co tu się stało? Dlaczego znowu mamy noc? Co? Ale jaja, to... Nie rozumiem. Może ktoś mi wytłumaczy w komentarzach, ale... Nastał dzień 18. Usmażyłem mandragorę. Wilson jakoś przewrócił własną brodę. Do rymu wyszło. Usmażyłem mandragorę, Wilson się przewrócił własną brodę. I nagle znowu mamy noc, dzień 18. Dobiega końca. Jakbyśmy cały dzień smażyli mandragorę. O co tu do cholery chodzi? No nic, no w każdym bądź razie muszę znowu rozpalić ognisko. I obyśmy nie trafili na jakiś trójkąt bermudzki, gdzie czas inaczej płynie. Bo na razie na to wygląda. W każdym bądź razie jemy mandragorę i zobaczymy. Mamy 70 życia i 131... Nie wiem, moi drodzy, co jest grane, ale ja tej mandragory już więcej nie ruszam, bo gra mi głupieje. Wyłącza się, wraca mi ciągle dzień 18, jestem jak w, nie wiem, jak w dniu świstaka, utknąłem w 18 dniu, kiedy zjem mandragorę, jakieś tu się niezłe numery dzieją i gra po prostu głupieje i nie akceptuje tego, że ja chcę usmażyć i zjeść mandragorę i dlatego muszę ja inaczej tutaj, wilki zabiłem, na szczęście to się udało zanotować na kamerze, można powiedzieć. Naszego życia. No i co? I kurczę, no i nie mogę tej mandragory zjeść. Może jak ją ugotuję, to będzie okej w garnku. No bo jak smażę ją na ognisku, to po prostu jest jakaś mega masakra. Nagle mi dzień mija od 18 na 19 i cała gra się wyłącza. Więc nie ruszałem mandragory w tej wersji. Może to poprawią. I widzimy się już w obozie. Uff, cholera jasna. Okej, okay, docieramy do obozu. Udało się dotrzeć w końcu po tych przygodach, po podróżach w czasie. Udało się dotrzeć do mandragory. Traba nam urosła, wszystko nam urosło pięknie. Mamy wszystkiego full, to cieszy. Szybko zbieramy trawę. Teraz tak. Zaraz mija dzień 18, rozpalimy ognisko, usmażymy mięso potworów. Czy je tak od razu wrzucimy do garnka? Może od razu je wrzucimy i niech się gotuje w garnku. Whatever, bez tutaj... I patyk jeden. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Kuk. Reszta, żabie łódko do lodówki. Boróweczki też. Tutaj nam się jeden marnuje. Ale to nic na razie. Rozpalamy ognisko. I w nocy będziemy budować farmę. Gdzie jest ta lina? Tutaj. Uff, ale to słownie niezłe numery. Cholera, byleby się drzewo nie zapaliły. Tak jedno blisko urosło. Ale chyba powinno być okej. Okay. Nasionko zjemy. Jest w miarę okej. Okay. Mandragorę do lodówki. Choć ona chyba się nie marnuje, więc w sumie możemy ją normalnie przełożyć. Nie wiem, co z nią zrobić. Strasznie przedziwna... Przedziwne warzywo, można powiedzieć. To też niech sobie tutaj idzie, bo to na razie nam nie jest potrzebne. No i tak, moi drodzy, mamy wszystko potrzebne do zrobienia. A nie, trawy nam brakuje. Zaraz trawę zbierzemy, bo trawa jest blisko i możemy ją spokojnie nawet w nocy pozbierać. Dlatego tutaj ten obóz postawiłem. Możemy zrobić pierwszą farmę, turbo taką farmę, bardzo dobrą, najlepszą farmę w grze. I postawimy ją sobie... A postawimy ją sobie tutaj może, czy nie? Nie, z tyłu będziemy mieli farmę. Tu możemy. Yeah! Dobra, widzimy się po nocy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w dzień. I tutaj zobaczymy, jak coś się zrobi nam w garnku. Okej, okay, nastał dzień właśnie 19, przeszakałem całą noc, żeby wam pokazać, jak wygląda super farma. I mamy nasionko, które zaraz zasadzimy. Właśnie tak, zaraz postawimy drugą, tylko nazbieram trawy. Ugotowało nam się z mięsa potworów kabanosy, czekaj, kebaby i je zjemy. 81, 156, zobaczmy. 5 tylko życia, ale dużo nam zyskaliśmy, głód zaspokoiliśmy. No bo to takie mięso potworu beznadziejne. No ale jest dobra, jeszcze nastawimy szybko, bo to nam się zaraz zmarnuje. To
A, żabie, łódka, zrobimy jakiś, kurczę, naprawdę, miszmasz. Nasionka jedne, mamy dwa i borówki, czyli totalnie, totalnie pieprzoną potrawę. Ale zobaczymy, co nam wyjdzie. I teraz tak, jeszcze szybko postawimy, już w sumie już zasadzimy teraz nasze pierwsze warzywo. Zbieramy nasionka i plant, czyli zasadzamy tutaj warzywo i to tam będzie rosło. Teraz jeszcze szybko zrobimy drugą farmę, żebyśmy mogli hodować więcej warzyw naraz. Tylko szybko musimy zebrać 10 sztuk trawy, które rośnie niedaleko. Są i króliki, więc chętnie go pociśniemy. A, nie, uciekł. Borówek nigdy nie za wiele. Dobra, ile już mamy? 8, 9, 10. Potem zbierzemy sobie na linę. Na razie tylko już szybko trzeba wybudować farmę. Tu będą nam nasze farmy się znajdowały. I wybudujemy następną. Tu wybudujemy. Proszę bardzo. I zobaczymy w następnym, moi drodzy, odcinku, co nam tutaj wyrośnie. Więc znowu was zwariowałem trochę odcinek przez tą cholerną mandragorę. Przez te wilki w nocy, które udało mi się nagrać. I tak oto prezentuje się nasz obóz. Dwie farmy, lodówka, kuchnia polowa, w której się gotuje jakaś porąbana potrawa. Do zobaczenia w następnym odcinku. To był Nauril, Don't Starve z wielką... A wiecie co? Poczekajcie. Jeszcze sobie... się ogolimy. Brzytwę robimy, razor. I ścinamy tą cholerną brodę. O, jacie, jak długo ścina. Goli się pół dnia, ale nie dziwne, zobaczcie, jak ona jest... Ale goli. No nie, no bez jaj, coś tu się zadzieło, czy co? No gul się, chłopie. What the fuck? Dobra, to może... Okej, okay, dobra. Zobaczcie, no nie, no ja pierdzielę, ile tego miałem. Ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ja pierdzielę, to chyba rekord w Don't Starve. 25 włosów z brody, czy tam whatever. Dobra, to już koniec, pięknie wyglądamy, kanapka się zrobiła, zobaczymy w drugim odcinku. Co to w ogóle jest?